Siedem set werset, albo dziesiąty rozdział, osiem, dziewięć, dziesięć i jedenaście. To teraz pytanie jest, dlaczego my mamy 700 werset? Dlaczego Bóg nie tylko powiedział cztery wersety i koniec? Bo problem jest dla nas, tak? Że kiedy my mamy esencję, to esencja jest bardzo mocna. Tak? Jeżeli na przykład ktoś lubi, ja nie wiem, piekarny ciasto z wanilią, tak? To jeżeli dajemy esencję wanilia, to jeden albo dwa kropki są wystarczy, tak? I dużo ciasto mają smak waniliowy. A jeżeli ten jedna kropka daje bezpośrednio na twój język, to będzie trudno, tak? I to jest tak, tak? Dlatego my mamy 700 werset, tak? To teraz my zaczynamy, tak? Tylko ja chciałbym powiedzieć, i na ten cztery wersy są, Krishna chce nauczyć nas. Krishna będzie nauczyć rzeczy, czym jest bhakti, tak? I potem on też będzie, jak powiedzieć, wycięte nasze głupie pomysły, tak? Bo każdy ma swój pomysł, tak? I on będzie po prostu lekko sobie będzie zabije wszystkie nasze pomysły, tak? Dlatego ludzie nie lubią tyle Bhagavad Gita, tak? To Bóg, więc Pan wykonuje dwa prace, tak? Pierwsze, uswając nasze wątpliwości, nasze pomysły, realizowanie za Boga, tak? Śrila Prabhupada dał taki przykład, że Indii, nawet ktoś wsiada herbata, on nawet, jeżeli zaczynamy rozmawiać, to on nawet, wiesz, mogę dać wykład, kim jest Bóg, tak? To każdy ma swój pomysł, tak? Każdy wybiciel ma swój ideę, tak? I dlatego co Bóg będzie robił? Bóg będzie... A to jest problem, tak? Każda osoba myśli, że ja mam wiedzę. To jest problem. To Bóg po prostu będzie robił dwa rzeczy. Dlatego sam Bóg będzie podnosić wątpliwości i odcina je, tak? A druga, on będzie mówił tak, że co jest dobrze, co jest złe, tak? Bo dobry nauczyciel uczy obu, tak? Dobre rzeczy i co jest złe rzeczy, tak? To zaczynamy 8 werset. Aham. Tylko mi się książka zniszczyła. Proszę tam, czy możesz czytać? Wiesz co, jestem w samochodzie, nie mam Bhagavad Gita przy sobie, wiesz. Dobra. Już jestem, bo okulary zgubiłam. Ja. Okej, okay. Sarvasya. Sarvasya. Wszystkich. Prabho. Prabho. Źródło pokoleń. Mata. Mata. Ode mnie. Sarvam. Sarvam. Wszystko. Pravartate. Pravartate. Emanuje. Iti. Iti. W ten sposób. Matva. Matva. Wiedząc. Bhajante. Bhajante. Oddają się. Mam. Mnie. Buddha. Uczeni. Bhava samanvita. Wielką uwagą. Aham sarvasya prabho.
Aham sarvasya prabhu. Matta sarvam pravartate. Matta sarvam pravartate. Iti matva bhajante mam. Iti matva bhajante mam. Buddha bhava samanvita. Buddha bhava samanvita. Aham sarvasya prabhu. Aham sarvasya prabhava. Matta sarvam pravartate. Matta sarvam pravartate. Iti matva bhajante mam. Iti matva bhajante mam. Buddha bhava samanvita. Buddha bhava samanvita. Aham sarvam Aham sarvasya prabhavo. Matak sarvam pravartate. Matta sarvam pravartate. Iti matva bhajante mam. Iti matva bhajante mam. Udha bhava samatvita. Udha bhava samatvita. Aham sarvasya prabhavo. Aham sarvasya prabhavo. Matta sarvam pravartate. Matta sarvam pravartate. Iti matva bhajante mam. Iti matva bhajante mam. Buddha bhava samavita. Buddha bhava samavita. Ok. To jeszcze? Czy zaczynamy? Ok. Mataji, można czytać? Tak jest. Ja jestem źródłem wszystkich światów duchowych i materialnych. Wszystko ze mnie emanuje. Mędrcy, wiedząc o tym doskonale, angażują się w służby oddania dla mnie i czczą mnie z czystym. Z całych serc swoich. Okej. Okay. Aham sarvasya prabhavo. Aham to znaczy ja. Sarvasya wszystko. A prabhavo kim? Kim to znaczy przez dwo? Prabhava źródło pokoleń. Nie, tak. Tak, to jest. Kim. Dobrze, możemy powiedzieć tak. Na innym słowie, co to znaczy? A, pochodzi, tak? Prabhu pochodzi, tak? To co to znaczy te? Że wszystko pochodzi od mnie, Krishna mówi tu. Jeżeli my na przykład idziemy do żaba i zapytajmy, tak? I, albo na innym słowie, nie zapytajmy, jeżeli żaba mówi tę linię, wszystko przechodzi od mnie. To co to znaczy? Jakie są jego osiągnięcia, tak? On będzie powiedzieć. Tak? To on będzie powiedzieć, ja jestem panem, ten, gdzie on myszka, że lek jest trudny po polsku, tak? Well, gdzie jest woda, tak? Studnia. Tak. Wszystkie, i on będzie mówił, że wszystkie żeby są mój sługi, a wszystkie muchy, kto mieszkają tu, to te są, wiesz, słucha mnie i wszystko ja zarządzuję tu, tak? To ten linia, jeżeli żaba mówi, to on mówi na taki kontekst. A jeżeli my zapytamy w innym kontekście, na przykład pytamy Bill Gatesa, tak? Pan Bill, i on będzie, jeżeli mówi, wszystko pochodzi od mnie, tak? To on będzie mówi, on, to znaczy on mówi na kontekście, że wszystko przechodzi, oznacza, że całe imperium, tak? To on myślę, że operating system Windows,
wszystko chodzi od jego, tak? I on myślę, firmy inne, tak, idzie od jego. On myśli o stronę technologii, tak? Wiele rzeczy on otworzył, tak? To on myśli na taki kontekście. Kiedy jeżeli on mówi, wszystko przychodzi od mnie, to on bardziej mówi o stronę technologii, że na przykład Windows Operating System przychodzi od mnie, Microsoft Word przychodzi od mnie, tak? I takie firmy, biuro na wiele, wiele kraj Microsoft Biuro mają, to przychodzi od jego, tak? On zarządzuje wszystko, on budował tę firmę, tak? A jeżeli kiedy Bóg mówi, że wszystko przychodzi od mnie, to Bóg nie mówi o tym materialnym świecie tylko, które możemy zobaczyć oczami, tak? Ale też mówię także o rzeczy, które nie możemy zobaczyć. Na przykład umysł. Czy umysł widzimy? Nie widzimy. My zawsze mamy nasze interpretacje, tak? Napisamy kogoś, a kto jest zajęty, potem nasz umysł będzie zaczyna powiedzieć, o, on jest, nie chce odpowiedzieć, on nie chce powiedzieć coś, tak, nie chce rozmawiać. Ale nie widzieliśmy, nie widzimy nasz umysł, nie widzieliśmy drugiego umysł, ale umysł jest. Hmm? To my widzimy to, co znajduje się przed naszymi oczami, tak? Czego nie ma przed naszymi oczami, nie widzimy i nie chcemy widzieć. Ponieważ, dlaczego? Bo ponieważ nauka mówi, że cokolwiek widzisz od oczy, tam powinno być twoja wiara. A co nie widzieć od oczami, tak, to tam my nie mamy wiara zupełnie. Hmm? To nasza nauka nauczy, dlatego to jest nasza choroba, tak? Więc cokolwiek na tym świecie widzisz i czego nie widzisz, Krishna mówi, przychodzi od mnie. Hmm? To na przykład nasze umysł, inteligencja, dusza, wszystko przychodzi od Krishna. Tak? A poza tym świat materialny też jest świat duchowy, który też przyszło od mnie, tak? Wyszło, tak? Od mnie. To widzisz, kiedy Bill Gates mówi, to on mówi o stronie swój budynek, technologia, firmy, biuro, tak? A kiedy Krishna mówi, to Krishna mówi na inne, kiedy Krishna mówi, to ta sama linia ma inny kontekst, inna waga. Hmm? A my mamy dwa typowe światy. Materialny świat, gdzie my siedzimy w tym, tak? Na przykład my siedzimy w Warszawie, Warszawa jest w Polsce. Gdzie jest Polska? Polska jest na tej ziemi. A gdzie jest ta ziemia? Ta ziemia jest w świecie, tak? Universe. To jest wyświat, tak? A wyświat oznacza 14 planety, tak? To my mamy nasze ziemia, 7 są góry, 7 są na dole, tak? To my mamy bhur, swaha, mahar, janas, tapas, satya, tak? I potem są na dolne planety. Tal, atal, vital, nital, talatal, mahatal, sutal, tak? A ten nadolny planet, tak, jak powiedzieć, jeżeli razem nadolny planet mówimy, to razem też mówimy patala, tak. Jeżeli mówimy na górne planety, tam jest, korzystamy słowa bhur, bhuvar i swaha, tak. I to stanowi jest swargaloka. Gdzie swargaloka to znaczy, gdzie ten Indra taki mieszkają. A resztę nazywa się Martya. A ten cały wyświat,
nazywa się więc Triloka, tak? Tri to znaczy sześć, tak? To zobaczymy górne, tu i na dole, tak? Ale my widzimy na oczy, ale nie chcemy widzieć, co my widzimy. Na przykład, co dzień my widzimy, gdzie pan, gdzie Dhruv Maharaj mieszka, tak? My widzimy na niebo, tak? Jego planeta, tak? A blisko ten planeta też jest planeta inny, tak? My mamy Saptarishi też, gdzie ten Maharloka, tak? Maharloka, gdzie ten Shadam Rishi mieszkają, to też widzimy, tak? A niebo też widzisz, niebo to znaczy, gdzie półbogi mieszkają, heaven, tak? To też możemy widzieć, ale możemy widzieć wiele rzeczy na niebo, tak? Ale problem jest tak, teraz to mieszkamy w mieszkaniu, co oni widzą na noc? Oni widzą tylko sufity, tak? Malowane albo białe, albo czarne, albo cokolwiek, tak? I tam jest jakieś światło. Kto widzi teraz niebo? Bardzo rzadko. Tak? Jeżeli pyta dzieciami, są ten Saptarishi, to gdzie ten siedem gwiazdy są, tak? I oni będzie, jeżeli mówimy siedem gwiazdy, to oni będą myślały, albo to jest nowa gra, albo to jest jakiś nowy film, tak? Oni nie ma pojęcia, co to znaczy ten siedem gwiazdy. Ja nie wiem, jak po polsku mówimy, ale mam nadzieję, rozumiecie, tak? To pewny świat jest ciałem Krishna, tak? A nie ma potrzeba udowadnić. To inne strony proof. Proof to znaczy, dobrze tłumaczył Google, udowadnić, tak? Że Bóg istnieje, tak? Wystarczy jest otworzyć oczy i zobaczyć, tak? Ludzie przychodzą do świątyni i widzą Archawigra. Tak? Ale nie mają wiary, tak? Że jest to naprawdę Bóg. Oni myślą, to jest tylko jaki stoi, tak? I ludzie nie mają taka wiary, że to jest Bóg, tak? 100%. Czysty wybiciel ma. Ale wiele ludzi też idzie na świątyni, tak? Bo ludzie nie mają wiary, że istnieje jest Bóg. Ale zobaczyć Boga, tak? Jeżeli chcesz, to musisz otworzyć oczy i zobaczyć świat. Krishna mówi, aham sarvasya prabho, tak? Aham sarvasya prabho, tak? To dlatego Krishna mówi ten pierwszy linia, tak? To jest bardzo, bardzo potężne, co Krishna mówi, tak? To on mówi, że rozpoczynamy, jeżeli od niebo, tak? To niebo też idzie od mnie. Niebo to znaczy półbogie planety, tak? Na dolne planety, co my czytaliśmy, ten tel, rasatel, to też idzie od jego. Pamiętaj, jak my Bill Gates powiedzieliśmy. Kiedy Bill Gates mówi, to on mówi, wszystko przychodzi od mnie, to on mówi, wszystkie biuro, nawet biuro, co jest w Polsce, tak? A on mieszka na Stanach. A tak jest, że kiedy Krishna mówi, to Krishna nie mówi, że tylko ten świat, ten ziemia przychodzi od jego. Nie, wszystkie planety, tak? Na dolne, górne, wszystko, tak? Siedzimy na tej planecie, tak? A poza nią, a poza ten planet też jest świat duchowy, to Krishna mówi, ten świat duchowy też przychodzi od mnie, tak? A którego nie jesteśmy w stanie zobaczyć w tej chwili, tak? Możemy to powiedzieć, ale naukowcy znalazli, że jest coś świat duchowy, ale oni co mówią? Oni mówią, że to jest czarna dziura, tak? Tak to oni nazywa nauka. Mówię, że 98% jesteśmy w stanie nie zobaczyć. Nie jesteśmy w stanie zobaczyć.
98% na całym wyświaty, tak? Poza wyświaty, tak? A jest ten, oni mówią, jest ten ciemna energia, tak? I nie jesteśmy w stanie zobaczyć świat duchowy, tak? Ale my wiemy, na świat duchowy to są wiele, wiele planety i tam na świat duchowy Pan Bóg i Jego wybiciel mieszkają, tak? Tam mieszkają po prostu dobre dusze, a tu mieszkamy my więzienie. I jesteśmy przetemczami, tak? I dostajemy kary, tak? I jaki kary mamy? Jaki rodzaj kary, tak? Albo na innym stronie. Przed kary, dlaczego my dostaliśmy kary? Bo my dostaliśmy, bo my powiedzieliśmy Bogu, że nie chcemy za tobą mieszkać, więc to on mówi, ok, proszę bardzo, w porządku, potem iść i żyć tam, tak? To teraz my my po prostu mamy kary, więc i jaka jest kara? Cierpienie, tak? Cały czas cierpimy, tak? Nie możesz się go pozbyć. Nawet najbogatsza, najbogata osoba ma takie cierpienie, tak? Bardzo piękna kobieta, ona jest bardzo piękna i ona mu powiedziała na telewizji, wszyscy ludzie wyglądają i ona dała swój jakiś interview taki. I ona powiedziała, że ja jestem piękna, ale co dzień ja mam takie cierpliwości, bo 4 do 5 godzin muszę siedzieć i wiesz, i zrób wszystko, że będzie wyglądał pięknie. A co dzień ja obudzi, że nie będzie mam ani jak powiedzieć. Pimpel i tak. Wiesz, kobietę każdy ma taki znak, tak? Że twarz ma takie rzeczy i prawu też, tak? I ona po prostu co dzień boi się, tak? Ona cierpie. I ona mówi, ja jestem piękny, ale z drugiej strony ten piękności daje mi dużo cierpliwości. Bo co dzień ja żyję jak na więzieniu. Tak? I tak jest bogatsi ludzi też, tak? To Krishna dlatego mówi, że ja nie tylko wszystko ja kontroluję, Prabhupada napisze, tak, na Parpacie. Mówię nie tylko ten świat, ale ja też jestem kontroler ten świata, tak? Na innym stronie, na świat materialny my widzimy, są kontrolery, jak Brahma, Shiva, Vishnu, Durga, tak? To on mówi, oni Vishnu to jest Krishna, tak? A on mówi Brahma, Shiva, Durga, taki też przychodzi od mnie, tak? Dlatego Prabhupada napisał na Parpacie, cała literatura wedyjska zgadza się, że Krishna jest źródłem Brahma, Shiva i wszystkich innych półbogów. Od Krishna, Brahma, Shiva, Durga, wszystko przychodzi od niego. Ten świat przychodzi od Krishna i kontrol, co my czytamy, kontrolary, tak, to też przychodzi od Krishna. Brahma tworzy, Shiva po prostu robi niszczyciel i Durga, to Maya Devi, to zarządzi tym światem, tak. Ale gdzie oni dostaje taki Shiva i inteligencję. To Krishna mówi, to też idzie od mnie, tak? Wszystki moc idzie mnie. Ale okej, to Bóg, my mówimy, okej, Bóg, my mamy wiara, wyraźnie, że wszystko przychodzi od ciebie, ale czy wszystko jest pod twoją kontrolą, tak? Bo jest tak, że ludzie mogą tworzyć wielkie rzeczy, ale mogę potem nie mają kontroli, tak? Na przykład Bill Gates może otworzyć wiele
wiele firmy, ale czy on ma kontrolę na wszystkie firmy? To na przykład jest Aleksander. Jak on miał imię po polsku? Też Aleksander? Kto po prostu Aleksander the Great? Tak, Aleksander chyba. Tak? To Aleksander Wielki. Okej, to wszyscy wiemy teraz, tak? To Aleksander, on jest wspaniała historia, tak? Wygrał wszystko, ale wszyscy zbuntowali się, tak? Przeciwko niemu, tak? To on wygrał wszystko, ale, ale nie ma potem wszystko pod kontroli, tak? To jest tak, to dlatego więc ktoś może powiedzieć, że Bóg stworzy wszystkie rzeczy, ale chyba czy wszystko jest na jego kontrolu, bo tyle rzeczy żyje się, tak? To jest bardzo dużo rzeczy, tak? Bo ludzie często mówią tak, ale Bóg nie ma kontrolu. Jak on może kontroluje? O, ten wojna zaczyna, to nie jest na kontrolę Boga. To zaczyna bez Bóg kontrola. O ten zaczynał ten, o ten drugi ten. To dlatego Krishna mówi następne linia. A co Krishna mówi na następne linia? Wersacie. Matta sarvam pravartate. Matta sarvam. Dlatego Pan mówi matta sarvam pravartate. So to znaczy pravartate matta sarvam. Wszystko emanuje od mnie. Tak? To Krishna mówi, wszystko emanuje pod mnie, to znaczy, jeżeli wiatr wieje, to wieje pod kontrolą i pod kierunkiem Boga. Nie jest, że wiatr wieje dzisiaj tu, dzisiaj tam, że on ma wolności. To jest pod kontrolą Boga. Dlatego, kiedy wiatr wieje, to wszystko wieje pod kontrolą Boga. Bóg mówi, jeśli słońce idzie co dzień, to też idzie za powodu mojego strachu. Tak? On idzie na czasem i na rano i wieczorem będzie powiedział do widzenia. To jest dzięki do mnie. Ja kontroluję wszystko. Tak? A my powiemy, że unosimy się w powietrzu. Tak? Bo ten planet jest po prostu wiele planety są unosi, tak? A my mówimy, że to jest grawitacja, tak? Ale Krishna mówi, że ten, kto daje ten Shiva do grawitacji, on mówi, ten Shiva też przechodzi od mnie. Matta sarvam, aham sarvasya prabho, matta sarvam pravartate, tak? To Krishna mówi tu, tak? Że ten, jeżeli kto mówi grawitacja, o, to ten moc grawitacji też przychodzi od mnie, tak? Dlatego Prabhupada napisze na Parpacie, nie ma największego kontrola innego niż Krishna, tak? Kontroluje sześć świat, a także nasz, on też kontroluje nasz, tak? To trudno jest to zrozumieć, tak? Że nawet nie ma taki superkomputer, że kto potrafi kontrolować tak dobrze. Dlatego dla nas jest bardzo trudno, że jak Krishna kontroluje wiesz świat i też kontroluje nas i też kontroluje takie dusze, tak? Ale Prabhupada daje przykład satelity, tak? To satelity oni potrafią kontrolować ludzi. Jak oni kontrolują telewizję, twój Google? To nie korzysta Google Maps, mapa Google, tak? To jak oni działa? Dzięki satelit, a satelit kontroluje, gdzie ty będzie kieruj lewo, kieruj prawo, tak? To jeżeli, i Prabhupada mówi, że satelit może sterować, to dlaczego Bóg nie może robić? Że on po prostu siedzi na Wrindawanie i mogę kontrolować wszystko. Ale nawet on nie tylko siedzi na Wrindawanie, on też siedzi na nasz środku on siedzi i obserwuje, co robimy, obserwuje nasz, tak?
ale obserwuje, ale nie wątro. He's observing, but not interfering. Witron, witrączące, tak? Albo nie przeszkadzać nas, tak? Co my robimy? Obserwuję, ale nie robię. Tak. Nie wtrąca się? Tak, wytrącząc. Wtrąca się, tak. To jest różnica na ten i na obserwację. A jaka jest na przykład zobacz, elektryka, tak? Każdy korzysta prąd. A prąd idzie od kogo? Od firmy, tak? To firma, ta firma kontroluje, albo gmina, tak? Kontroluje prąd, tak? Ale każdy dom ma prąd, ale my też mamy, ale oni nie wytrącze nas, tak? Oni daje prąd, ale my możemy korzystać jakkolwiek my chcemy. Kto może korzystać dla grać, kto może chcesz gotować na ten prąd, kto może zobaczyć Netflixa, wszystko jest, tak? To na innej stronie od was, to jest na naszym sposób, jak my korzystamy, tak? Ten prąd. I jak my korzystamy, tak, no, otrzymujemy rachunek, tak? To tak więc Bóg stworzy ten świat, kontroluje świat, ten ciało, a nie wętrąc nas, tak? Nie wętrąc, tak? To jest do nas, jak my wykorzystujemy takie możliwości, co my mamy, tak? Dlatego Krishna mówi na ten werset, jestem oryginalnym źródłem wszystkiego, wszystko jest pod mną, nikt nie jest nad mną, tak? Okej. Okay. Więc to my zrozumieliśmy to wszystko, ale jak możemy to zrozumieć, tak? Że wszystko jest Krishna, jak mogę rozumieć to, tak? To Krishna dlatego mówi, iti matva bhajante mam, iti matva, tak? Bhajante mam. To znaczy, naukowcy, daj nam wolności. Korzystanie, tak. To on daje nas wolności korzystanie takich rzeczy, tak? A naukowe filozofer i coś tam, tak? Oni nie mają wiary, że Bóg jest źródłem, tak? A wszystko od Niego oczeka, tak? Na przykład, kto może doskonale czytać Wedy i ma informację, tak? Dlatego, przepraszam, dlatego Prabhupada napisze na Parpacie, Mataji, można czytać Parpat pierwsza linia? Tak jest. Uczony mędrzec, który dokładnie przestudiował Wedy i posiada wiedzę od takich autorytetów jak Pan Chaitanya, i wie, w jaki sposób zastosować te nauki. Poczekaj, Mataji. To jest tu. Pierwsza to jest, że tam są dwa punkty, tak? Pierwsze, jak my możemy rozumieć, że wszystko Bóg odchodzi, jak my realizujemy to, to my musimy, nie, że siedzimy, czytamy Weda, mamy dyplom, PhD, doktorat, tak, nie. Tu jest napisane, Prabhupada napisze kto? Kto nauczał, kto studiował Weda perfekcyjnie i ma też informacja od authority, od parampara, tak? Nie, że on idzie jakiś szkoły i myśli, ja mam dyplom. Nie. Tak? To jest dobry nauczyciel, tak? Bo dlaczego to jest, że Prabhupada napisał takie linie, tak? Bo Prabhupada napisał, bo że, wiesz, więc doskonale kto może studiować Wedy, możemy czytać szastry, ale potem będzie ma swój wnioski, właśnie wnioski, tak?
Na przykład kto mogę czytać cały Gita i będzie powiedzieć, główny cel Gita jest, że po prostu pracuj 24 godziny. Tak, karmanyavadhikarasya, tak, Krishna mówi, że to jest, nie, to jest jej wniosek, to nie jest Krishna wniosek. Na Mahabharat to czyta, a potem oni daje swój wniosek, jak? Że Krishna robił ślub, to ty też musisz zrobić ślub. Ludzie, ślub nie jest złe, albo tak, ale to nie jest santra, główne świadomość Mahabharat. Wiadomość Mahabharat, przepraszam, nie świadomość, to nie jest główne wiadomość Mahabharat. To ludzie dedykują, albo ludzie mają swoją koncepcję, tak? Czytają i własne wnioski oni mają. Na innym stronie ludzie i będzie zobaczyć, co oni chce zobaczyć, to będzie zobaczyć. To co to znaczy Veda? Prabhupada napisał to. Veda, Veda to znaczy szastra. Szastra to znaczy Gita, Bhagavad Gita. I potem Mataji można czytać od Pan Chaitanya jeszcze raz. I wie, w jaki sposób zastosować te nauki, może zrozumieć, że Krishna jest źródłem wszystkiego, zarówno w świecie materialnym, jak i duchowym. Czytać dalej? To jest pierwsza linia Mataji czytała, tak? Tak, do końca. Material i ten, i tak, tak, to jest ok. I teraz trochę tłumaczmy to, co to znaczy. Poczekaj, mam angielski wersję. Tak, to co Prabhupada mówi na ten pierwszy linię? On mówi, że bez nauczyciel, jeżeli my przeczytać, że wszystko przechodzi od mnie, kiedy my czytamy Bhagavad Gita i czytamy ten werset bez nauczyciel, to czytamy, wszystko przechodzi od mnie, Krishna mówi, to nasze wniosku będzie, że ok, niebo przychodzi od Boga, dzięki niemu ja dostawiłem dobra żona, mój saldo bankowy przychodzi od Boga, bo Bóg mówi, że wszystko przychodzi od mnie, tak? Mój samochód i bonus, co ja dostawiłem, o, to od Boga, dzięki Boga, tak? Ja dostawiłem, wynajmowałem fajne mieszkanie, bo Bóg mówi, wszystko przychodzi od mnie, to dlatego ta oferta ja dostawiłem, tak? I będzie powiedzieć, że to jest łaska Boga, że ja mam dom, nowy samochód, tak? Ale to są, wiesz, otworzyliście twój pomysł. Bóg nie mówi, tak? Na innym stronie samochód, mieszkanie, dobra żona, to nie jest miłosierdzie Boga, że ty macie. Tak? Ale to co to jest? Kto wie? Kto szybko chce powiedzieć? Jeżeli nie jest miłosierdzie Boga, to jak my mamy takie rzeczy? To jest powodu karmy, tak? Bóg, to na innym stronie my myślimy, że Bóg nie ma nic do roboty, tylko on siedzi tam i myśli, o ja będę dam na ten osoba dzisiaj ten samochód, do drugiego daję ten samochód. To on po prostu nie ma nic, nie ma żaden pracy, tak? On będzie siedzieć i będzie myśleć na ten jedna dusza, tak? A my mamy wiele duszy, wiele wyświety, tak? To nie jest, że tylko Bóg siedzi i tylko myśli, że o, będzie dać samochód do ciebie, tak? On kontroluje całe wyświety, dlatego musi myśleć o... Nie musi myśleć o żadnej osobie, tak? Na przykład prezydencki Polski, tak? Tak. On kieruje sobie, on zarządzuje sobie kraj, tak? Tak? Ale czy on po prostu, jeśli kto kupował mieszkanie na Kraków albo na innym tego, albo kto wynajmował mieszkanie, to czy prezes ma interes, że ty wynajmuje mieszkanie albo kupisz nowe mieszkanie, on ma w ogóle nie ma interes na tego. Ty masz pieniądze, można kupić, nie masz pieniądze, nie kupić. Kto mieszka na
nie ma dopłacić dobre, to on ma trochę mniejszy stan mieszkania. Tak? Kto nie może wynajmować dom, to on ma mieszkanie. Kto nie ma pieniędzy do mieszkania, wynajmuje kawalerka. Kto nie ma kawalerka, to oni cztery ludzi mieszkają razem. To zupełnie prezydent nie ma interes. Prezydent zarządzuje kraj, że kraj będzie spokojny, kraj będzie ma pieniądze, kraj będzie ma to, to, to. Tak? A jeżeli kto mówi, nie, Waska, prezes Polski, ja dostawiłem mieszkanie. To nie ma sensu. Ale ludzie mówią tak, że Waska Krishna, ja mam taki dom. To jest konkluzja, tak? To dlatego, bo oni czytają konkluzję. Przepraszam, oni czytają Gita i mają swoje wniosek. Dlatego Prabhupada mówi, że musi być, jaki jest kwalifikacja, że kiedy my przeczytamy Gita, to pod nauczycielem. Dlatego Prabhupada powiedział, powinno być wykłady. Powinno być nauczyciel, kto mogę uczyć, tak? Jak nauczyciel będzie nauczył? Co on będzie nauczył? Tak? To Prabhupada napisał, naucz jak zastosować nauka praktycznie w swoim życiu. Bo wiele osób czyta, ale nie wie, jak złożyć wniosek. Tak? Na przykład ludzie przychodzą do świątyni, czytają Gita, ale nie wiedzą, jak robić bhakti. Tak? Co jest służba oddania? Ale co robić? Wiele wie, tak? Iść do świątyni, ale jak? Nie widzicie, tak? Co robisz, to wie, ale jak robię bhakti, to nie wie. Praktycznie, tak? To praktycznie Prabhupada pokazywał, więc na korale intonuje 16 rundy, po prostu posłuchać od wybaczeli, to też jest praktyczne, tak? Oferuj jedzenie do Krishna, to też jest praktyczne. Dlatego iti matwa, więc rozumie. I co? I potem, kiedy on rozumie, to co on robi? Bhajante mam, tak? A co to znaczy bhajante mam? To on mówi, że on po prostu wie doskonale o tym, że zostaje mocno otwierdzony w służbie oddania dla największego Pana. Prabhupada napisze. Na innym słowie, on będzie stabilny, stać się stabilny w bhakti, tak? Ludzie to lubią, wiesz, pewnego dnia przychodzi do świątyni, a pewnego dnia nie przychodzi, przychodzą, tak? Tak jest tam. Dzisiaj idzie do Bhagavad Gita wykład, jutro nie będziemy, trzeci dzień będziemy, albo niedzielę będziemy, tak? Nie. Kto rozumie to, więc kiedy ktoś zrozumie, kim jest Bóg, stanie się stabilny w bhakti, ponieważ zrozumie, tak, że wart poznać jest tylko Bóg, tak, nic więcej, tak, że jest wiele rzeczy na ten świat realny do poznania, tak, nie jest nawet miejsca poznań, gdzie mogę iść i zobaczyć wiele rzeczy, ale poznania takie rzeczy ich lub nieznajomości niczego nie zmienia. Jeżeli nawet nie idziecie na Poznań, a nigdy nie byli na Poznań, to nic nie będzie zmienić. A jeżeli bywa tak, to też nie zmieni na twój życie. Ale jeżeli zaczynali, tak? Nie zaczynali i rozumieć, kim jest Bóg, to będzie ma dużo, dużo problem. To będzie ma bardzo dużo problem. Tak? Jak to jest? Bo twój życie, tak? Nie będzie, jak powiedzieć, satysfakcjonowany, tak? Nie będzie ma satysfakcji. Na innym sobie, jeżeli nie rozumie, kim jest Bóg i takie rzeczy, na Bhagavad Gita, to problemy przejdą, przejadą,
i potem będzie smutki, tak? A kto jest chory, kto jest to i potem będzie, wy wtedy zapytacie, dlaczego przychodzi problemy, przychodzi smutnik i przychodzi mi się, bo ja dobre robiłem, nigdy nie złe robiłem, tak? I potem będzie zaczyna taki, taki problem i będzie stres i frustracja, tak? Ale Krishna mówi, że jeśli kto rozumie to i ty matwa, tak, że ja jestem źródło, kogo od dobry nauczyciel, tak, to on stanie się stabilny. Ponieważ zrozumie, że jedna rzecz, o której warto rozumieć, rozmawiać, jest Bóg. Tak? Tak? Rozwój swój wątpliwości przed śmiercią, zanim, tak, przed śmiercią proszę, robię rozwiązanie swojej wątpliwości. Zanim śmierci zrozumie, że musimy się uczyć, tak? Problem jest, że dużo ludzi myślają, o, my znamy, znamy się, tak? Dużo rzeczy. Oni myślają, o, my nie musimy uczyć. Nie, my musimy uczyć. To jest wielki problem, że ludzie myślają, że już oni wie, tak? Ludzie zaczynają debatować. O, wiemy, kto jest Bogiem. Nie zna nic, ale zaczynamy debatować. To jest problem. Kiedy my dołączymy do służby oddania, mamy problemy, bo my myślimy, my wiemy, jak intonować, my wiemy, jak oferować, my wiemy, jak czytać. Nic wiemy, muszę uczyć. Koniec, kropka. Zaczynaj uczyć, ten dzieci jest nauczyć. A Bhagavad Gita jest książka, Acharya dał instrukcję. Zaczynaj uczyć. I kiedy dobrze uczysz, to potem mogę nauczyć kogoś. Dlatego Krishna mówi, że bhajante to nie znaczy, że on robi 24 godziny bhajan Krishna, tak? Bo my musimy też robić inne rzeczy, tak? Musimy otrzymać ten ciało materialne, rozdać książki. To nie jest, że rozdaje książki i on robi bhajan Hare Krishna Hare. Nie, musimy rozmawiać, to kogo tłumaczyć, co jest Bhagavad Gita. Teraz my damy wykład, tak, to jest bhajan, ale potem ja będę mam prasa na klient, tak? To nie możemy czytać Bhagavad Gita, tak? Ale to Krishna dlatego mówi, że nie znaczy 24 godziny. Co to znaczy? Bhajante to znaczy, że oznacza to, że 100 dzień wykonuje bhakti za dyscypliną. To jest główne. To dyscyplin to znaczy, on czyta Bhagavad Gita, śpiewa codziennie, systematycznie przeglądają się za dyscypliną. Tak? A to potem jest pytanie, ok, a kto to robi, tak? Tak? To co się za nim żyje? Buddha to znaczy inteligentny. Śrīla Prabhupāda napisze na końcu ten purpose. Prabhupāda napisze, tylko głup się uważbi Krishna za zwykłego człowieka. Osoba świadomo Krishna nie powinna być oszomiona przez głupców. Tak? To jest bardzo. To znaczy on, kto rozumie to, tak, co się żyje, on nigdy nie ma za dezorientowanie. Bo teraz my mamy tak wiele filozofie, tak fałszowe guru, iść do YouTube, są guru, tak, albo spotykamy kogoś, yoga, ten, to, tak. Mamy dużo eksplodujące na społeczeństwo media, tak. Ale on nie ma żadnej wątpliwości, on nie ma coś jak dezorientowanie, on ma całkowite wiara, że Krishna jest Bogiem i on koniec, jego, on nie może iść lewo, prawo, albo nawet na Iskonie ludzi podłączy i potem oni mówi, ale na ten pół Bóg my robimy taki rzecz, taki rzecz, taki rzecz, taki rzecz.
To na innym słowie, my nie mówimy, że półbogim, ja nie dajemy pokorne. My powiedzieliśmy na poprzedniej wersji, że dajemy, ale kwestia jest taka, że kogo ma wiara? Wiara jest na Krishna, czy wiara ma twoja 10% tu, 20% na Shiva, 60% na ten? To nie będzie. Krishna mówi, on Sapkowicie będzie ma wiara, co Krishna jest Bóg, Seljici jest służba oddanie i on będzie dać całą moc, całą energię na służbę oddanie dla Boga. Tak? I on ma przekonane, że intonowanie świętego imię jest celem życi, jest przekonany, że Bhagavad Gita jest najlepsza książka i należy ją czytać. Dlatego Prabhupad powiedział, że powinny unikać wszelki nieautoryzowane komentarzy, interpretacji Bhagavad Gita i postępować w świadomości Krishna za determinacja i stanowiczością, tak? Firmness. Tak więc inteligentna osoba to taka, która ma determinację, że Krishna jest Bogiem, a co robi człowiek, kto ma taki buddhi, bhava samandita, bhav śrila Prabhupada tłumaczył moc, tak, szakti. Prabhupada napisze, ten kto rozumie Krishna w taki sposób od bona fide mistrza duchowe za odnieśnami, za literatura wiedzki, angażuje sobie swój energię w świadomość Krishna i staje się prawdziwym ucznym człowiekiem, tak? Człowiekiem, tak? To bhava, jeżeli my zobaczymy dosłownie, oznacza emocji, tak? Ale Śrila Prabhupada tłumaczył jako Shiva, tak? Ale jak? Bo gdzie my mamy emocji? Tak, idzie nasza moc. Na przykład biznesmen ma pewne emocje w pieniądze, a to całe moc on daje, jak mogę planować, że będzie ma dużo pieniędzy, tu, ten, tam, tak, podróże tu, podróże tam, obudzić trzeci noc, tak, a trzeci rano albo noc dla jego, tak, cały czas daje sobie energię, tak. To Śrila Prabhupada dlatego praktycznie, wiesz, dlatego my powiemy, że jeżeli chce rozumieć coś, to proszę czytaj ten Bhagavad Gita, bo tu Prabhupada daje praktyczne rzeczy, praktyczne, tak? To nie będzie tak wystarczy, że idziemy na Indii i Indę, kto mówi, tak, ja też czytałem Bhagavad Gita, aha, a to ja też znam, Krishna jest Bóg i Krishna ki jai, jai Shri Krishna. Krishna mówi na ten werset i Prabhupada praktycznie pokazywał, że to nie jest wystarczy. Bo bhava jest bardzo ważne. A dlatego Prabhupada powiedział, gdzie jest bhava? Bhava to znaczy, gdzie jest twój emocji? Emocji jest na Krishna, to będziemy dał pewne swoje swoja energia, swoja siła do rozumienia Krishna. To na innym stronie twój umysł, twój akcja, wszystko będzie do Krishna, tak? I bhava to znaczy oznacza również skupienie, tak? Na przykład rodzice mają dzieci, a dzieci jest pewnie skupione na jej cel, tak? To dlatego Prabhupada mówi, że więc, czyli Prabhupada mówi dla wybiciel, tak? Że jego pewne skupienie jest Pana. To każdy sekundzie on myśli o Boga. Nie możesz nic nic zrobić, tak? On cały czas będzie myśleć o Boga, tak? Na przykład, kiedy ma wolny czas, to co? To zaczyna intonować, tak? Mamy język, dlaczego siedzimy bezczynnie, tak? Dlatego kto mówi, o jak kończyłem mój rundę, to raz
byliśmy na program i Guru Maharaj powiedział, zaczynamy intonować. A tam wybiciel powiedział, o, ten dwie wybiciel, o, my kończyliśmy nasze rundy. Dzisiaj nie mamy korale odnieść. To Guru Maharaj powiedział, że jesteście na maju. Nie ma nic. Nigdy nie możemy kończyć nasze rundy. To mamy czas, dlaczego zawsze ma korale blisko? Nie ma korale, masz 5 minut przerwa, co? Dlaczego musimy iść do Facebooku? Zaczyna intonować. Dlatego my mówimy, że ten Bhagavad Gita jako jest od Prabhu Vada, to jest praktyczna. Tak? Inne gity nie mają to. Oni po prostu mają swoje wniosek, oni mają. Ale Prabhupad nie ma swój wniosek. Prabhupad reprezentuje Krishna, a to jest sobie Krishna. Tak Krishna chce. Bo Krishna napisał to. Dobrze, to tu kończymy. Tu i jutro czytamy ten Save Purpad na tego. Bo to jest długi Purpad. Ale ja wszystkie punkty na Purpadzie ja powiedziałem. Tak? To jutro, kiedy czytamy ten Purpad, myśleliśmy, dzisiaj czytamy, ale teraz jest koniec. Tak? Znaczenia jutro czytamy. Tak? Dobrze, kto ma jakieś pytanie czy komentarz? Hare Krishna. Tak, Amekhala Mataji? Hare Krishna, mam pytanie стосовно власне навчителя, бо направди, як це побачить на Ютубі, багато дуже гуру і буває часами вільбічелі, ну, то так, вибирають одного, так, слухають його. Вибираємо? Гуру. А, гуру, окей. Так, і попросту, а пужній уходзом в такий, як то повідати, в езотерику, так, в йогу, пужній шукають в медитації, якби барджій скупився ще на тій енергії, бо дуже, дуже таких осіб знам, і вони мовлять, там, де в медитації можна познати Бога. Угу. Як то зрозуміти? Попросту або чому зміняють керунки, так? І, чи то правдивий, наприклад, гуру, який так, чи то от вільбічеля не тій дорогою пішов, чи то попросту його така стежка до Бога? Якщо Амекхала Мати добре я розумію, то люди са вибечел, хто репрезентує так, чи? Хто же шукають, хто же в пошуку, так, істини в пошуку Бога. Може, то не є вільбічелі, так, але... Ні, по другій стороні мовіє, там са, окей, питання є твоя така, люди шукають, мають дуже опції на YouTube, на інтернеті, то я розумію. Так. Але з другої сторони, люди, так і гуру, так і тен, хто дає виклад, матаджі мовить, то те, що вибачає, чи вибачає до скон мовить, чи вибачає люди на свят мовить, то дає такі виклади і мовить, медитація є добре. Ні, трошечки не так. Наприклад, душа, яка прийшла так до іскону, яка тільки почала, так, ну, в тому житті, наприклад, не знаю, чи була душа в інших життях з іскону, з Кришном, так, але прийшла, але вона шука, душа шука, і вона, віж, ружні дороги шука, і, наприклад, шука, слуха, наприклад, гуру. Мам, дуже гуру і так слухати єднего, другого, ну, нема такої сталої позиції, так? Пужній уходить в медитацію, пужній, наприклад, студіює рейки, розумієш? І, власне, чи то добрий керунок, чи то попросту
taką ma on ścieżkę. No, jemu potrzebno... Dziękuję, Amekala Mataji. Bo to jest tak, Mataji, bo ludzi, kto idzie do Oskonu, tak, a jeżeli dobrze słuchać wykłady i dobrze praktykuje, jak Prabhupada powiedział, 4 zasady, 16 rund intonowanie. Oczywiście nie od razu kto może zaczynać 16 rundy. Nie dla wszystkich jest możliwe. Dla kilka ludzi jest możliwe, dla kilka nie. Ale musi być stabilny, tak? 4 rundy, albo 2 rundy, albo 8 rundy. Cokolwiek kto mogę robić, ale stabilny, dyscypliny. I dobrze słuchać wykłady. Ale problem jest taki, że jeżeli kto chce słuchać dobre wykłady, to wykładowca też musi znać, jak to dać wykłady. To na innym stronie wykłady, kto siedzi i daje wykład, on też musi słuchać Prabhupada, parampara, czytać, tak? Ale teraz co jest tam, tak? Ja widzę ludzi, kto po prostu zaranżuje ISKCON i potem, no mają, nie zaranżuje ISKCON, to jest wielka słowa, ale oni mają jakieś zarządzanie pozycje na ISKCON, ale oni sam praktykują Reiki. To co oni będzie nauczyć do drugiego? Gdzie Prabhupada praktykował Reiki? Albo gdzie Prabhupada powiedział? Prabhupada daje prosty przepis, tak, implementuje i mamy rozwiązania. Ale problem jest tak, że nie każdy, kto siedzi na ISKCONie, oni, dlatego Krishna mówi ten werset. Bo oni sami nie rozumieli, że Krishna jest Bóg. Jeżeli kto ma taka wiara, on nawet, jeżeli ty daje pieniądze i mówi, zostaj Krishna, on nigdy nie będzie został. Dlaczego? Bo on rozumie, że to jest cała esencja mój życi. Na przykład, jeżeli kto pyta do ciebie, nie do ciebie, Mataji, to do ciebie to znaczy do społeczeństwa, tak? Jeżeli jakaś osoba, kto pyta, no daj mi 100 zlotych. Okej, okay, on może dać, ale potem powie, że daj mi twój ciało, tak? Jak se, daj twoje serca, nerki i ten do mnie, on będzie powiedział, chodź, chodź. Nawet nie będzie dać, jeżeli dam jego 1000 złotych albo 1000 złotych, se ja będę płacić, tak? On nie będzie zgadzał, bo on wie, nie, bo bez ciało co ja będę robił, bez nerki co ja będę pije. Życie będzie kończone. Nawet ja będę, mówię, że nie, ty będzie dostaje prawo 10 milion dolarów. On wie, że 10 milion dolarów jest nic. Jeżeli ja będę siedzieć co dzień na krzesło, tak? I nie mogę biegać, nie mogę widzieć. I tak to jest. Mataji, jeżeli kto czyta Bhagavad Gita dobrze, rozumie, to on ma taka wiara, potem on nie szuka, tak? Ale problem jest taki, że no, Prabhupada sam napisał, że ucznik musi czytać wszystkie moje rzeczy, ale kto czyta? Drugi stronę chcemy czytać to. A drugi i ten werset Krishna odpowiedzieć, tak? Sam. Że powinno być bhajante mam. Bhajante to znaczy dyscyplinowy. Co dzień czyta Bhagavad Gita, co dzień czyta Krishna Book, co dzień intonuj. To jest dyscyplin. Ale ile ludzi mają dyscyplin dzisiaj? Kto ma dyscyplin, to widzimy, on jest jak światło, wszyscy mogą patrzeć, a kto nie ma, nie słucha Krishna słowa, ale z drugiej strony ma inicjację, to co? To nic dużo zmienia. To znaczy, że na krótki podsumuję twoją odpowiedź. Mataji, to jest dlatego Prabhupada powiedział, że jeżeli my nie czytamy Prabhupada książki, nie praktykujemy, jak Prabhupada powiedział, na innym słowie, jeżeli my zaczynamy myśleć, o, my mamy wiedzę, my możemy zrobić taki medytację, taki yoga, taki, to nic będzie rezultat. To będzie tylko tymczasowe szczęście, a koniec będzie problem. A jeżeli praktykujemy, co Prabhupada powiedział, to owoc będzie jak nektar. A to jest 100% bona fide process, tak? Dlatego Krishna mówi, bhajante mam, tak? Dlatego Krishna powiedział, aham sarvasya prabhu. Ile ludzi rozumieją tę linię?
Je wszystko przychodzi od Krishna. Dobre rzeczy też, złe rzeczy też są najbliższe, ale, ale ludzie mówią, waska Krishna, ja dostawiłem taki dom, taki ten. Ale Krishna, czy Krishna nie ma nic do zrobienia? On tylko myśli, że ty będziesz miał nowy Mercedesa. To jest twoja karma, człowiek. Po prostu koniec. Dołączyłeś do świadomości Krishna, zaczynaj świadomość Krishna, a jeśli masz dobre, dużo pieniędzy, mniej pieniędzy, to jest twoja karma. Dlaczego dołączyć Krishna do tego? Krishna, zrób jego służbę oddanie. Jeśli masz $1 bilion na twój konto, albo ja mam zero konto, na czas śmierci nie będzie warto. Wszystko będzie zero. Jeśli kto ma $1 bilion, a on mówi, czas śmierci, to będzie pomaga. Nic nie będzie pomaga. I oddychanie, kontrolowanie oddychanie na medytacji, co ludzie robią. Jak on pomaga? Kiedy będzie czas śmierci, to nie możemy oddychać. Tylko Krishna będzie pomaga. Tak? To Amekhala Mataji, czy to odpowiedzieć? Taki twój pytanie, Mataji? Dziękuję, Prabhu. Można jeszcze jedno pytanie, krótkie. A jak na przykład było powiedziane w wykładzie, co my czytamy i co by nie było takiego, co kiedy czytamy książkę Prabhupada, Bhagavad Gita, to co by nie było takiego, co by nie, ну, nie nasz umysł dawał tak, jak czytamy i rozumiemy, a potrzebno słuchać, tak, nauczyciela. Jak mam pytanie, w jaki sposób, no, jak to odczuć na praktyce? Czy dobrze nauczyciel, który uczy Bhagavad Gita, jak to zrozumieć? Jak znamy, że on jest dobry nauczyciel, czy zły nauczyciel, tak? No tak. No to krótki sumy tu. No to zobaczymy. Najpierw dobry nauczyciel będzie powtórzyć, co Prabhupada powtórzyć i parampara powtórzyć. On nigdy nie będzie daje swój parę groszy, tak? On będzie reprezentować wiadomość Krishna tak, jak jest. A druga, kiedy my słuchamy o dobry nauczyciel, to on też będziemy widzieć, że o, są zmiany na naszym życiu, tak? Bo on będzie dał praktyczne rozwiązanie. Ale ten praktyczne rozwiązanie on nie będzie dał na swój umysł. Od Prabhupada. A on też praktykuje. Dobry nauczyciel jest to, kto sam praktykuje. Nie może być nauczyciel, kto sam spać, tak? Rano, a daje wykład na Bhagavad Gita. Dobry nauczyciel, kiedy idzie blisko do ogień, to czy masz pytania, czy jak poznamy, czy to jest prawdziwy ogień, czy nieprawdziwy ogień. Jeżeli idzie blisko do prawdziwy ogień, zaczynasz, będzie czuć ciepło. To kiedy masz dobry nauczyciel, to od razu czuje entuzjazm, od razu czuje smak do Bhagavad Gita. Chcesz słuchać wykłady. Paramatma na środku inspiruje. Ale kto mogę powiedzieć, Prabhu, ja też czuję takie rzeczy, ale to umysł mogę zgubić, dlatego wszystko mogę być naukowcem. To nasze wątpliwości, doubts, tak? On będzie zabije, tak? Po prostu my będziemy mamy nasze pomysły, nasze wnioski i on będzie zaczyna zabijać ten, tak? Nie, że dobry nauczyciel musi zabić, ale dobry nauczyciel będzie reprezentować świadomość Prabhupady, świadomość Krishna. A Krishna, my jesteśmy, myśleliśmy odwrotnie, co Krishna myślał. Dlatego my jesteśmy tu, dlatego nasze wszystkie pomysły, koncepcje są błędne i on będzie poprawił, tak? To taka to Mataji, ja można na krótki sumę podsumować. Czy to odpowiedzieć, Amekhala Mataji? Bardzo dziękuję, Prabhu, bo właśnie ostatnim czasem pytają w ciele, tak? I bardzo dobra odpowiedź.
To właśnie najgłowniejsze na praktyce, tak? My sprawdzamy i na praktyce widzimy. Tak, tak, Mataji, jeśli ty jesz na przykład kanapki, to też sam będzie czuł, że ja jadłem kanapki, tak? Nie jest plastikowy kanapki, tak? Tak. Ale problem jest tak, kiedy my powiemy tak, to ludzie zaczynają dać swój czucie. O, ja czuję, bo wiesz, kanapki to jest prosto, widzimy oczy, jemy i czujemy. Ale tu też jest w środku umysł siedzi, to daje swój parę groszy. Dlatego my musimy zobaczyć o strony nasze życie duchowe, tak? Nasze wątpliwości będzie mniej. I wiedza będzie większa, tak? Dobrze, jeśli dołączymy dobry nauczyciel, to wiedza zaczyna większa. Też, jak Prabhupada. Tak? Dobrze. To Katha Amrita Mataji ma. Hare Krishna, thank you. Hare Krishna. Thank you very much for another amazing lecture. I have two short questions. One is about Paramatma, because it is situated in our hearts, an observer and a friend. But a friend who does not interfere in our choices, right? What about the aspect of being our friend? So does he sometimes suggest solutions? Or not? Yes. How to explain it to people? Because when I say that, you know, it helps. He suggests solutions. People say so. How come? So he doesn't interfere, or he helps? What's okay? You translate this question. Moje pytanie, dwa krótkie pytania mam. Pierwsze dotyczy Paramatmy. Jeżeli Paramatma jest obserwatorem, przyjacielem usytuowanym naszej duszy, ale nie wtrąca się w nasze wybory, to jak to wytłumaczyć? Bo czasem jak rozmawiam z kimś o tym, to ludzie się dziwią. No to jak nie wtrąca się w te wybory, skoro jednak jest przyjacielem i coś tam nam może podpowiedzieć? O co w tym chodzi? So you are Mataji driving a car and you hear on a news that after 20 meter there is an accident. Yeah. Now does the news interfere in your driving? Okay. Right. So you can translate. Więc Indiana naprawdę tutaj skomentował to w ten sposób, że czasami prowadzimy auto i słyszymy ostrzeżenie w radiu, że za chwilę będzie wypadek. I pytanie, czy to przeszkadza nam w prowadzeniu auta? To tak sam jest Paramatma. Paramatma powie, na przykład, kto dużo ludzi mają takie doświadczenie, kiedy robię coś złe, to zaczyna je czujesz na środku, że nie muszę zrobić. To Paramatma mówi, to nie jest dobre. Ale to jest, on mówi, bo on dobry przyjaciel daje nasz suggestia, ale on nie mówi. Na przykład dam przykład prąd. Prąd idzie na twoje mieszkanie, tak? Jest napisanie, że prąd zabije ludzi, tak? Jeżeli otrzyma na twoje ręce, tak? Ale my jesteśmy na naszym mieszkaniu, my mamy wolności, tak? A potem chcemy przytulić prąd. No to będzie konsekwencja, ale jeżeli kto mówi nie, prąd, oni napisali taki wiadomość, wysłali do nas, że o prąd zabije ludzi, to jest they are interfering with our freedom. To nie jest prawda. Tak, to są na innym stronie Mataji, Paramatma mówi nas, jeżeli my mamy czyste trochę serca, to więcej on kieruje, a na czyste wybór to on 100% kieruje. Na świat materialny my zawsze musimy zrobić wybór. Każdy moment my musimy robić wybór. Albo my możemy korzystać z naszej umysł, albo pomóc Paramatma. Bo sami my nie będziemy dam rady. Dusza, tak? Dusza albo potrzebuje rozwiązania, to on albo idzie o stronę na materialny wiedza albo Paramatma, duchowe wiedza.
I tak to jest, to Paramatma nigdy nie przeszkadzać. Czy to jest wystarczy? Mataji, Kate? Thank you. There is one more question. It's about Bhagavad Gita as it is. Some people get interested in it. They want to start reading. And there are some fragments which are challenging. One is, of course, Krishna and a lot of people who used to be Catholics or, you know, I'm going to keep it short. Mm-hmm. They often get scared and they say it's a sect when they read fragments like, you should give 50% of your income away to the temple, etc., etc. Or when it gets, you know, more deeply spiritual. So how to, like, what to do with it so as not to scare them away, maybe, because it's a big controversy, you know, to give 50% of your income to the temple. There are fragments like this in purports, etc. Okay. So how to help them? Because they are inspired when we talk about Bhagavad Gita and I tell them something about it. They are inspired when I read Bhagavad Gita, but instead of Krishna, I say God, the absolute truth, etc. Oh, very, 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 very good. But when they hear Krishna, even when they know, all attractive or more, you know, fragments like this 50% of income away. Oh, it's a sect. And they get scared. So what to mm-hmm. do? Okay. Translation maybe? Yes. Drugie pytanie dotyczy tego, co zrobić w sytuacji, kiedy ludzie są zainspirowani, chcą słuchać. Na przykład, kiedy mówimy tą wiedzę z Bhagavad Gita, dzielimy się, to są bardzo zafascynowani, ale czasem sobie czy kupią Bhagavad Gita, czy gdzieś tam dochodzą do tego fragmentu, gdzieś jest powiedziane, że 50% dochodu powinno się oddawać na świątynię, na cele takie duchowe, czy gdzie są już takie głębsze zalecenia właśnie związane z samym procesem. No i oni się wtedy często buntują, mówią, że to jakaś sekta, boją się po prostu i co w związku z tym zrobić? Tak, ale oni boją się, tak, ale w Polsce my mamy taki dzień, kiedy dajemy dotację i dostajemy jakieś serce. Wiesz, Mateusz? Tak. Tak, ale ludzie nie boją się dać dotację tam. Nawet dzieciaki idzie wcześniej rano, stoje na zimno, a oni nie mówią, to jest sekt. To jaki jest punkt? Punkt jest, że ludzie chce dać dotację. Ale jeśli kto nie ma wiara, że ta dotacja kto dobrze zarządzuje, to najpierw pytanie jest, dlaczego oni nie mają wiara? Albo oni nie mają wiara, bo oni mają złe doświadczenia, poprzednie spotkanie i oni wiedzieli, kto ukryć pieniądze, kto ukryć to. Dlatego oni dzisiaj myślą tak. To okej, jeśli mają to, to my muszę być najpierw, muszę być czysty, muszę być dać dobry przykład, jak ten pan pokazuje, że daj nasz pieniądze i on daje ten sticker sercowy i on korzysta ten pieniądze dla szpitali i takie rzeczy. To my też musimy dać dobry przykład. Nie, że my musimy otworzyć szpital, ale my musimy być czysty. Każde, jeżeli kto daje nas dotację, to my musimy korzystać każde pieniądze dla Boga. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, jeżeli kto jest, to od razu ok, 50% Krishna powiedział, to ty mogę, to znaczy korzysta ten pieniądze. Rozumie, jaka jest główny principle. Principle to jest? Zasada. Zasada, główna zasada. Główna zasada jest, że korzystaj twój energia dla Pana. Pieniądze jest energia. Jeżeli nie będzie korzystać ten energię dla Pana, to będzie automatycznie korzystać dla zadowolonych zmysły. Na innym słowie, ok, to 50% to znaczy, że po prostu wiesz, raz na tydzień zaprosić ludzi albo dać prasadam. Jeżeli nie chce zaprosić kogoś na domu, bo boi się, to ok, muszę gotować prasadam, dać dla ludzi. Albo sponsoruj 10 Bhagavad Gita,
albo ja nie wiem, na swój mieszkanie zrób na przykład piękny altarz dla Krishna. To są praktyczne rzeczy. A jeżeli kto też boi się, że nie chce, to oni po prostu nie chce słuchać Boga. Dlaczego oni boi się? Tak, to są praktyczne rzeczy, co powiedzieliśmy, ale w końcu kto boi się, to jeżeli oni boi się, to oni mają dużo, jak powiedzieć, chęć dla pieniądze, tak? Bo zobacz, mąż i kobieta, mąż i żona mówi, o kocham cię mężu, kocham cię żona, a potem kiedy jest rozwód, to pieniądze oni, wiesz, walczą jak pies i kotek. To na innym stronie musi rozumieć, pieniądze to jest krew człowiek. Człowiek pracuje cały dzień i jego krew jest pieniądze. A kiedy my pytamy kogoś krew, to trudno jego dać. On chce otrzymać to. To też jest, ma też praktyczny aspekt, tak? Że ludzie po prostu chce słuchać, ale nie chce praktycznie zrobić rzeczy dla Boga. To musimy nauczyć, że nie. Sakt to znaczy, Krishna to znaczy all attractive, tak, atrakcyjne. Gdzie jest problem? Ok, ty mówię na przykład Allah albo, ja nie wiem, Jezus, tak? To muszę tłumaczyć, co to znaczy, ten imię. Albo Jehova, tak? Jezus jest czysty wybiciel, Jehova to znaczy to. Masz edukację, gdzie jest sakt? Sakt to znaczy, że my myślimy od naszej głowy. My nigdy nie myślimy na naszej głowy. Czyli tak tłumaczyć, że te 50% to jest właśnie tak, jak prawo powiedziałeś, że można na obiad jakichś znajomych zaprosić. Tak. Bo dla nich też często, że ofiarować Bogu, podziękować za jedzenie, okej, okay, ale jakieś ofiarowania robić, to podejrzewam, że z katolicyzmu wynika. I think it's a result of you know, some Catholic. Tak. Dlatego, Mateusz, my musimy rozumieć, że każdy, dlatego ja dałem ten przykład, że zobacz, kiedy ten pan robi ten program, to ja widziałem, dużo Polaków daje pieniądze. To nie jest, że oni, katolik ludzi, nie chcą dać, ale oni teraz mają złe doświadczenia. Yes. Ale to, jeżeli kto ma złe doświadczenia i my możemy pomagać, poprawić, to musimy poprawić, ale kto nie chce poprawić, to jest inna historia, tak? Okej. Okay. Na koniec też, wiesz, nie mieliśmy cały czas dobry przykład, tak? Był taki świątynie, gdzie wiesz, starsze ludzi ukryli pieniądze. Ja sam widziałem. To co? To my też nie mamy jakiś 100%, wiesz, że my możemy powiedzieć, jak to boi się. Ale pytanie jest, czy oni szukają Krishna, oni są boi się, bo oni mają złe doświadczenia i my możemy poprawić ten doświadczenia i my możemy poprawić, że my sami najpierw będziemy czyste i z drugiej strony na pierwszy początek dajemy praktycznie dobrze, prawo nie daj nas pieniądze. Bo kiedy kto jest czysty wybaczeniem, jak Prabhupada, to ludzi sam chce dać dotację. Tak? Yeah. Okay. Okay, so the last question. Is it better to wait before you give somebody Bhagavad Gita so that they can understand it, like, so you prepare them, so to say, for it? Or is it okay, like, what should we do? Because some people ask me, oh, where can I buy this Bhagavad Gita? But in the past, when I gave it to someone, that's what I heard, that it's a sect. It's because they didn't understand. They read it literally. And they got scared. So later I started just talking to them, and after some time giving Bhagavad Gita, and sometimes it works, sometimes not. So what is your recommendation? Should we first be very practical and just have a conversation, and after some time give Bhagavad Gita, or is it okay to give it right away and leave it to Krishna? You know, okay. What is better? You can translate this message. Pytanie było takie, czy w związku z tym Bhagavad Gita lepiej dawać na samym początku, czy z tym poczekać i najpierw praktycznych trochę wskazówek dać i tej wiedzy właśnie, którą sami mamy z wykładów,
i dopiero ktoś się zainspiruje ewentualnie wtedy. Kiedy jest ten dobry moment na danie Bhagavad Gity? A pytanie bazowało na tym, że no, mam takie doświadczenia, że jak komuś dosyć szybko tą Bhagavad Gitę dawałam, no to właśnie były te reakcje, że sekta i takie czytanie dosłowne tych tekstów. A jak ją dawałam trochę później, no to było różnie. Więc no, to jest polecane. Tak, moje pierwsze pytanie jest, czy sam ma doświadczenie, że świadomość Kryszna nie jest sekta. Czy ty masz taka wiara, Mataji, że Kryszna jest Bóg? Jest. Masz 100% wiara na tego. Że Bhagavad Gita jest najlepsza książka, co jest napisane tam. Każde słowo jest niesamowite. Jest. Tak. Okej. Okay. To jest, najpierw to jest, jak powiedzieć, potrzebna od naszej strony. Że my mamy wiarę, tak? I kiedy my mamy wiarę, Mataji, praktykujemy to, to jeżeli my spotykamy, to najpierw spotykanie muszę nauczyć kogoś, tak? Jak Krishna mówi, kiedy Bhagavad Gita, kto czyta i oni będzie mają swoją konkluzję, swój wniosek, tak? Dlaczego? Bo czytają werset i potem myślają, o, od Bóg idzie wszystko. To on będzie zaczyna. Jeżeli ty dasz na przykład Bhagavad Gita do osoba, kto po prostu bardzo lubi imprezę, to on czyta dzisiejszy werset. Wszystko idzie od Krishna. O, to nightclub, tak? I no dyskoteka tak. Też poszło od Krishna. O, to ja muszę iść i pić i wina, tak? Oni mogli korzystać, ale to problem jest, że każdy czyta, ale oni nie mają jak powiedzieć. Mają swoją konkluzję, dlatego kiedy my dajemy Gita, to daj, oczywiście mogę oddać Gita, to wszyscy mają możliwości, a też się inspiruj oni, że oni mogą iść do wykłady, tak? To jest też, wiesz, to jest bardzo, jak powiedzieć, this is very personal relationship than you establish. Tak. To jest personalny relationship, bo tak. Zobacz, kiedy mama daje jedzenie do ciebie, to mama nie tylko daje talerz i mówi, o, jesz. Mama daje, potem pyta, czy sól jest dobrze, czy to jest ciepło, czy smakował. I tak jest tam, kiedy dajemy Bhagavad Gita, też musimy powiedzieć, proszę iść na niedzielny program, albo proszę iść na ten wykład, albo tak. Tak, to dzięki temu my możemy więcej pomagać tę duszę, tak? Bo Krishna sam powiedział, jeżeli kto sam czyta Bhagavad Gita, to on będzie, wiesz, nie ma dużo szansa, że dobre konkluzje ma, tak? Thank you very much. Dziękuję bardzo. Dobrze. Krishna. I Amekhala Mataji ma jakieś pytanie czy komentarz? Właśnie pierwsza chciała powiedzieć komentarz na praktyce, jak omina, jak wychodzi, tak, Bhagavad Gita dawać ludziom. Jakoś tak, to taki plan Krishna i zawsze on pomaga, na przykład, kiedy ja zapraszam, tak, wielbicielów do domu, tak, my możemy siedzieć, rozmawiać, to, no, jak wielbiciele, którzy przyszli albo zobaczyli, tak, na harinami nas i po prostu, no, to dla nich wszystko nowe i dużo, dużo mają pytań, tak, i kiedy u mnie... To tak na praktyce u mnie stoją tak książki, które widocznie, tak? Kiedy rozmawiamy, później pytają mnie, a co to za książka, tak? I ja zaczynam mówić, nie idzie jakoś co, weźmy książkę, tak, poczytaj, tam wszystko mamy, to bardzo pomaga w twoim życiu. A sama dusza ciągnie i pyta. I to, kiedy tak wychodzi, to bardzo... To jest plan Krishna. Ja chciała powiedzieć, że nie my pomagamy, tak? A zawsze Krishna też ma swój plan i zawsze też pomaga.
tak? Ja mam w środku, mam w sercu to podarować, tak? Prezent zrobić, książkę, ale kiedy nie znasz w jaki sposób, to po prostu potrzebno troszeczkę poczekać i Krishna zawsze pomoże. A mam pytania stosowno wczorajszego wykładu, bo jak na praktyce motywować osób dla służby, dla Krishny, bo my jesteśmy, no, ktoś bardzo dobrze designer, tak? Ktoś tam bardzo dobrze zna programowanie, ktoś w jakimś kierunku, tak, profesjonal. I jak to zmotywować osób, co by my wspólno razem tak robiły różne projekty dla świadomości Krishny? I jak motywować Śrīla Prabhupāda? Najpierw mamy entuzjazm i motywację. Tak? Kiedy my mamy entuzjazm, to możemy dać drugiego entuzjazm. A jak co nie wychodzi motywować, to znaczy my nie mamy entuzjazmu? Nie, to znaczy najpierw my musimy achar i prachar, tak? Entuzjazm to znaczy my mamy entuzjazm, my mamy motywację, tak? I potem no, drugiego osobę też możemy dać ten entuzjazm i motywację. Ale jeśli my nie mamy, to jak? Jak na przykład nasz Gurudev słyszał, że ja muszę iść do, nie wiem, Hong Kong czy jakiś kraj, Guru Maharaj powiedział i otwórz tam Santar, i on powiedział, a tak idzie, dlaczego, wiesz, nie chcę iść. I potem po prostu poszło do Guru Maharaj pokój, do Prabhupad pokój, Prabhupad rozmawiał i Guru Maharaj był tak entuzjazmowany, wow, ja idę do Hong Kong, super. Bo Prabhupad miał taki entuzjazm. Tak jest Tamal Krishna Maharaj, tak, on nie chciał do Chiny, a Prabhupad, wiesz, rozmawiał i Prabhupad potem czuje, wow, ja idę, tak. To są praktyczne przykłady. Jeśli my mamy entuzjazm, my możemy dołączyć ludzi, jak Prabhupada dołączył. Wiele razy jego uczennik myślał, o to służba jest taka, ale Prabhupada, kiedy potem o nim rozmawiali, Prabhupada od razu czuje, jak Guru Maharaj powiedział, przed jego pokój ja myślałem, o, dlaczego ja muszę iść tam, nie zna język, nie zna ten, a potem rozmowa, Guru Maharaj, wow, ja idę, super, takie możliwości ja mam. No to jest wszystko na entuzjazm, tak? To my musimy, jeżeli my mamy dużo entuzjazm, to druga osoba też będzie dostaje ten entuzjazm. Ale jeżeli my sam otworzymy, wieś, ja nie wiem, 2 godziny żyjemy na duchowy proces, a potem 4 godziny myślimy na umysłowe strony, tak? To my musimy sam praktykować. Na innym stronie my musimy pracować na nasz entuzjazm. Entuzjazm to jest jak ogień, tak? Co ty pytasz, Maśladzi, to jest tak, jak możemy robić pożar na samym las. To musi być ma ogień, a jeżeli masz ogień, to daje ogień. I potem cały las będzie ma ogień, tak? To entuzjazm jest klucz. Można tylko, kiedy rozmawiasz z religijami i mówisz, że wszystko, co ty masz, tak, wszystkie twoje talenty, to tobie dał Krishna, to bува часами відповідь дають таку, що я студіював, то все я зробив. І розумієш, що не зможеш так особі донести. І... Чи може потрібно попросту час? Так, навіть ми... Ми мусимо бути відповідь такі, якщо маєш добрий ентузіазм, як Гуру Махарадж теж дав тен, так? Praktyczny rzecz, tak, że po prostu powiedział, Prabhupada powiedział tą historię też, Guru Maharaj też, że jeden chłopak, on musi malować
i myślał, że o, to będzie cały dzień, ale potem zaczynał malować tak entuzjastycznie i jego przyjaciele, jego kolego widzieli i on jest tak zadowolony, tak świetnie, tak, o, tak czuje taki radosny na malowanie, oni się powiedzieli, co, ja też chcę zrobić, tak, to oni się dołączyli do tego. To kiedy my mamy, na innym stronie, my robimy służbę dla Krishna, czy my mamy entuzjazm dla Krishna. Taka, że o, co ja mam, to jest wyjątkowa okazja. Kiedy my mamy asociację dla wybiciel, czy my chcemy słuchać wybicieli, czy my chcemy dać nasze parę groszy do nich. To jest odpowiedzieć, wiesz, kto ma entuzjazm, on ma dużo entuzjazm, tak? Entuzjazm jest bardzo potężny. A kiedy ludzie mówią, o, wszystko idzie do mnie, to jest brak wiedzy, tak? To muszę dać takie wykłady, takie rzeczy, że oni zaczynają słuchać, tak? Bo Krishna, jak Guru Maharaj powiedział, że Paramatma w środku inspiruje kogo, że on będzie wybiciel. My nie mamy takiej mocy, tak? Dlatego ja powiedziałem, entuzjazm idzie od Krishna, tak? Jeżeli my praktykujemy dobrze, to możemy Krishna korzystać na jego służbę, tak? To na naszym stronie, Mataji, sadhana jest bardzo ważna. Otrzymuj 4 regulamin, intonowanie i też widzisz, czy my mamy entuzjazm, tak? Na służbę. Czy my czujemy sami, czy o, to jest niewyjątkowa okazja, czy jak? A tak jest na wykłady ludzi, kto mówi, o, wszystko idzie od mnie, albo ja robię wszystko, no to muszę dać edukację, rozmawiać oni. Ale to jest wszystko na stronie wiara, tak? Jeżeli my mamy wiara 100% na Krishna, to my mamy, tak? Jeżeli my mamy 100 złotych, to możemy dać kogoś 100 złotych. Jeżeli my sam nie mamy, to jak możemy dać? I czas jest sprawdzanie, kiedy problemy idzie. Kiedy problemy idzie, to zobacz, gdzie umysł biega. Biega do strony Krishna, czy biega do strony świat materialny. Ostatni przykład ja mogę dać, kiedy Prabhupada był, słuchał, że na świątyni kto atakował. On szalać, tak? Szali tam, tak. I wszystkie wybiciel biegali i na pokój, tak? I ten bóstwo dostali jedna taka, one thing they got, what it called? Bullet, what is bullet in English? Nabój. Nabój, tak? Bóstwo. I Krishna, i Prabhupad pytał, a jak to jest, że bóstwo dostali, gdzie był wybiciel? I to kto powiedział, Prabhupad wszystkie wybiciel ukryli, tak, hidden, ukryć, tak? Hide is? Tak, ukryć się. Ukryć, tak? Zostało. Oni tak, to Prabhupad powiedział, że to oni zostali do bóstwo sami. To wszyscy będzie idzie do pekła, tak? To kiedy jest gorszy czas, to zobacz, czy my mamy entuzjazm, czy co my mamy, tak? Łatwo jest powiedzieć, kiedy słońce jest, a trudno jest powiedzieć, kiedy deszcz pada i jest burza, tak? I dlatego my muszę, jak mogę być, masz entuzjazm, masz asociację wybiciel. Taki, kto mają więcej entuzjazm i cały czas ma, to cały czas będzie mam, tak? Czy to odpowiedzieć, Amikala Mataji? Nie znaję. Trochę w drugą stronę wyszło, bo pytała właśnie o motywacji raczej, bo nie zawsze na praktyce ja mogę zmotywować, bo wielbiciele mówią, tam pracę mają, zmęczeni. No, różne takie sytuacje. No to, Mataji, ty... I bo będę modlić się, bo ja mała. Ale ty myślisz, że ty mogę motywować, ludzie mówią, mają pracę, ten, ale
Oni mają... Ja nic nie myślę, ja po prostu pytam. Nie, ja mówię, zobacz na tę stronę. Oni mówią, mamy prasę, mamy ten. A ja mogę powiedzieć, sprawdzić ten ludzi, dzieci. Oni prasują, są zmęczone, ale jeżeli jest, ja nie wiem, dyskoteka, zaproszenie na paprosy, takie rzeczy, oni zawsze będzie idzie. Zgadza czy nie? Nie wiem. No to czy oni nie wyglądają w YouTubie, Netflixie, cały czas prasują? Ale ja mówię za wielbicielów. No, wielbiciele ty mówię. Tak, tak. No to wielbiciel, jeżeli nie mają to, to muszę dać jego książki Prabhupada. I daj wykłady, zaczynaj nauczyć oni. Ja nie wiem, jak jest wielbiciel, kto mówi, że nie mamy czas dla Krishna. Ja nie rozumiem definicję wielbicieli. Wielbiciel zawsze ma czas dla Krishna i on chce służyć dla Krishna. Ale jeżeli są taki wielbiciel, kto nie ma taki chęć, to ja nie rozumiem, jak... No, jeżeli ty mówię wybiciel, to Mataji praktycznie co Prabhupad powiedział, tak? Ty mogę pomagać na jedną stronę tylko, tak? Nie mogę zmienić. Są taki wybiciel, kto mają wolę też, tak? Ty można zrobić wszystko, ale końcu oni nie chce robić. Jak Prabhupad, tak? Prabhupad dał dużo entuzjazmu do swój uczynek, ale był taki uczynek, który, kto zostali Prabhupad, to też musi paść na praktyczne strony. Te można pomagać, można zrobić wszystko, ale potem są oni mają wolę, tak? Ale jeżeli oni nie chcą, to nie chcą po prostu. Krishna nie zmienić nawet ten. Prabhupad nie zmienił taki uczynek, kto chce zostali Prabhupad. Dobrze. Dzisiaj mamy długi wykład. Katha Amrita Mataji, tak? Hey Krishna, just one very, very short question connected to enthusiasm and serving. I love serving and I sometimes wonder what is better, because I know we need both, going to the program and attending the program or serving at the program, because sometimes you cannot be in two places at the same time. So how to find balance here? You have to balance your sadhana. You have to balance what Bhaktisiddhanta says, Krishna naam, Krishna kaam, Krishna naam. You have to balance three things. Yeah. You have to balance your chanting, your reading and your service. And that's how to balance. You have to do three things, that one will not interfere with another. Many devotees, they have this problem. They just are doing service and they even don't have time to chant then 16 rounds. And then they fall. So serve in the program. Yes, service is important, but you have to finish your, you have to, you know, read every day what you decide to read. You have to chant your rounds, what you take the vow, and you have to do the service every day. And then, yes, on festivals, maybe it is really a thing that there is no one in the temple who can do this service. And if you will not do, then I don't know. People will not get the feast and deities will not be served. The bhoga will not be used to for duties, then yes, you have to then leave the chanting and go. But if there is a possibility, then plan. For example, program start at 1, you can go at 12, do 1 hour service, set your timetable. Okay, I'm gonna do 1 hour service and then do 1 hour service and go to program, not get carried away. Just that full day you do the service and then you don't have time to listen and read and chant. Does it help? Of course. Thank you very much. Hare Krishna. No, we can translate this. Sorry. Pytanie dotyczyło tego, jak balansować, jak podejść do tematu tego, że bardzo na przykład ciągnie mnie do służby
ale czasem się zastanawiam, jak to połączyć z uczestnictwem w programie, czy zbalansować to. I prawo tutaj właśnie sugeruje dokładnie to, żeby bardzo sobie to zaplanować, dlatego że wielu wielbicieli na przykład robi jakąś służbę i przez to zapomina o rundach, czy nie ma na to czasu, albo na towarzystwo. I tam były trzy rzeczy, to była właśnie służba, intonowanie i towarzystwo. Yes, is it right? Service, chanting and association, the three key elements? Yeah, I will post it in the education group also. Tak, Nityananda prawo wrzuci też o tym post na grupę. Natomiast te trzy rzeczy są bardzo istotne i trzeba sobie zaplanować to w taki sposób, żeby mieć balans. Na przykład można zrobić godzinę służby, a później iść na program. Nie może być tak, że my rezygnujemy z tego, że zaplanowaliśmy sobie przeczytanie na przykład Bhagavad Gita czy wyintonowanie rundy i to rzucamy, no chyba, że jest sytuacja taka, że naprawdę już nie ma nikogo i nie będzie miał kto zrobić ofiarowania w świątyni, czy nawet przygotować prasadan na ucztę, że nie ma absolutnie nikogo innego, kto mógłby się tym zająć, no to wtedy to jest no, taka ekstremalna sytuacja, ale zazwyczaj powinniśmy to planować, bo osoby, które skupiają się na przykład na służbie kosztem swoich rund, często upadają później. Dlatego Prabhupada napisał, wiedzieć, że Krishna consciousness to też znaczy planowanie. Prabhupada zawsze planował, tak? Ale wybiciel nie planuje, tak? Myślałem, wszystko jest na ręce Krishna. Na innym stronie on chce, Krishna będzie służyć, nie oni będzie służyć do Krishna, tak? To jest problem. Thank you very, very much. Dobrze, Mataji. Tak, Amikala Mataji? Chciałam tylko krótko dodać. Na początku my intonujemy, a później robimy służbę i wtedy my będziemy dawać radę, bo tak samo, kiedy służymy na przykład na kuchni albo służymy w świątyni, to zawsze najpierw potrzebno zrobić 16 rund. Tak, i też muszę czytać i masz czas na wykłady, tak? Tak. W świątyni. Nie tylko ten, gdzie idziemy, nie mamy, nie słuchamy wykłady. Tak, to jest. Dobrze. To dziękuję wszystkim. Thank you very much. Hare Krishna. Hare Krishna, Śrīla Prabhupāda ki jai. Dziękujemy za wykład. Hare Krishna. Dobrze.